Teraz, kiedy wiesz już przynajmniej w zarysie, na czym polega wrodzona odpowiedź immunologiczna, możemy przyjrzeć się temu, jaką rolę pełnią w niej fagocyty, czyli komórki, których główną funkcją w organizmie jest pochłanianie. Drobnoustrojów i w ogóle patogenów, które mogłyby zagrażać naszemu organizmowi. Ale zanim opowiemy sobie bardziej szczegółowo o fagocytach, które tutaj są przedstawione na tych fotografiach, warto wspomnieć, że w tej wrodzonej odpowiedzi immunologicznej biorą także udział komórki, które fagocytami nie są. Najbardziej wśród nich może wartymi wymienienia są komórki NK, nazywane także naturalnymi zabójcami, które stoją tak naprawdę na pograniczu wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej, dlatego że są rodzajem limfocytów, ale takim bardzo specyficznym, będziemy jeszcze na pewno o nich mówić. To jest taki nasz wewnętrzny patrol straży, który sprawdza, czy aby w naszym organizmie nie funkcjonują komórki, które są potencjalnym zagrożeniem, na przykład zakażone przez wirusa albo komórki nowotworowe. Wspomnę też o bazofilach i eozynofilach, które są także granulocytami, tak jak neutrofil, którego widzisz tutaj, tylko jest ich zdecydowanie mniej wśród leukocytów i pełnią troszeczkę inne funkcje. Owszem, one też mają zdolność do fagocytozy, ale nie jest to ich główna funkcja. Na przykład eozynofile, które nazywane są także granulocytami kwasochłonnymi, pełnią bardzo ważną funkcję w walce z pasożytami. Z kolei bazofile, które nazywane są granulocytami zasadochłonnymi, podobnie jak komórki tuczne, które też należałoby tutaj wspomnieć, w ogóle te dwa rodzaje komórek mają ze sobą sporo wspólnego, nawet wyglądają podobnie, pełnią bardzo ważną rolę, polegającą na magazynowaniu w pęcherzykach w swojej cytoplazmie histaminy, substancji, o której jeszcze będziemy mówić, a którą być może znasz ze słyszenia, jeżeli chorujesz na jakieś alergie. No i właśnie wszystkie te ostatnie trzy typy komórek, czyli eozynofile, a w szczególności bazofile i komórki tuczne, pełnią bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o. O ich udział w alergiach, ale także bardzo ważne funkcje w procesie stanu zapalnego. Tak więc, jak widzisz, oprócz widocznych tutaj komórek, których główną funkcją jest fagocytoza, mamy też komórki, które uczestniczą we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, ale zajmują się troszeczkę innymi sprawami niż fagocytoza. Jeszcze raz podkreślę, że nie możemy oddzielić grubą kreską wrodzonej odpowiedzi immunologicznej od odpowiedzi nabytej. To są procesy, które się przejawują. Które współistnieją, i tak naprawdę w naszym organizmie jeden bez drugiego nie mógłby istnieć i nie miałby większego sensu. No ale przyjrzyjmy się teraz naszym fagocytom. Jeszcze raz powtórzę, że fagocytoza to jest zdolność do pochłaniania jakichś drobnoustrojów, jakichś patogenów, nawet pojedynczych białek i zamykania ich. Wewnątrz swojej cytoplazmy. Przyjrzymy się za chwilę temu, jak to przebiega w szczegółach. Ale zanim to zrobimy, przyjrzyjmy się trochę bardziej dokładnie bohaterom dzisiejszego naszego filmu. Na początek porozmawiajmy może o neutrofilu. Ta komórka. Jest najczęściej występującą spośród wszystkich leukocytów. U ssaków neutrofile stanowią od 40 do aż 70% wszystkich białych krwinek. I nic dziwnego, dlatego że neutrofile są absolutnie podstawową sprawą, jeżeli chodzi o wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Znane są z tego, że w swojej cytoplazmie mają takie ziarnistości, widzisz je tutaj w postaci takich małych kuleczek. Te ziarnistości, lizosomy, zawierają żące bardzo substancje, enzymy, które będą w stanie rozkładać patogeny pochłaniane przez takiego neutrofila. O neutrofilu warto też dodać, że podobnie jak inne liczne komórki układu odpornościowego, żeby sprawnie działać, musi ulec czemuś, co nazywamy aktywacji. Taka aktywacja to jest nic innego jak zadziałanie jakiegoś czynnika. Na przykład chemicznego. W tym przypadku neutrofil musi być pobudzony przez takie substancje, które nazywamy cytokinami. Będzie o nich jeszcze mowa w dalszych firma, filmach. I dopiero wtedy on przyjmuje taki kształt, jest zwarty i gotowy. Na jednym końcu pojawiają mu się filopodia, czyli tak zwane niby nóżki. I jest wtedy w pełni gotowy do tego, żeby sprawnie pełnić swoje funkcje polegające na fagocytozie drobnoustrojów. No, teraz może monocyty. Monocyty. Są bardzo dużymi komórkami i tak w ogóle, to monocyty żyją tylko kilka dni w naszej krwi, po to, żeby po tych kilku dniach udać się do pozostałych tkanek i zamienić się w makrofagi. Jeżeli z monocytu powstaje makrofag, to mówimy, że monocyt jest prekursorem makrofaga, czyli czymś, z czego ten makrofag później powstanie. Monocyty są bardzo ważne i w krwi mogą podróżować niesłychanie szybko do miejsc, które na przykład zostały zakażone, zostały zainfekowane przez jakąś bakterię, wirusa czy jakikolwiek inny patogen. I tam na miejscu szybko zmieniać się właśnie w makrofagi. To są bardzo duże komórki, to widać. One tutaj przedstawione są na tle erytrocytów, które jak zwykle wyglądają jak pączek z dziurką, dlatego że jak pewnie pamiętasz, pozbawione są jądra komórkowego. No i makrofagi. Widzieliśmy już tego makrofaga na poprzednim filmie dotyczącym różnic między odpowiedzią wrodzoną a odpowiedzią nabytą. Widzimy tutaj, jak wyciąga on swoją cytoplazmę po to, żeby skierować ją w stronę e patogenu, który za chwileczkę będzie pochłaniał makrofagi. To są ogromne komórki. Mówi się, że jeden taki makrofag może pochłonąć nawet do 100 bakterii. No to to jest naprawdę strasznie dużo. No i wreszcie komórka dendrytyczna. Komórka dendrytyczna jest, jak widać pewnie na pierwszy rzut oka, zupełnie wyjątkowa, jeżeli chodzi o jej kształt, ponieważ posiada takie liczne wypustki. Mówiłam już, że na poprzednim filmie, że nie ma ona właściwie nic wspólnego z układem nerwowym, gdzie występują dendryty, czyli właśnie takie wypustki komórek nerwowych, ale nazywa się komórką dendrytyczną, dlatego, że ma bardzo liczne rozgałęzienia, no i przez to przypomina trochę takie wystające na wszystkie strony gałęzie drzewa. Komórki dendrytyczne pełnią niesłychanie ważną rolę w tak zwanym prezentowaniu antygenów. Będziemy mówić o tym za chwilę, więc teraz się nad tym nie rozwodzę. Wiedz tylko, że komórek dendrytycznych jest bardzo dużo wszędzie tam, gdzie nasze ciało spotyka się ze środowiskiem zewnętrznym. W nabłonku nosa, w nabłonku, który wyścieła górne drogi oddechowe, niedaleko naszej skóry, bo te komórki Czyhają tylko tak naprawdę na moment, kiedy zostanie nasze ciało zainfekowane, po to, żeby w momencie, kiedy połączą się z takim antygenem. O co to jest antygen, za chwilę będziemy mówić. Na tę chwilę, powiedzmy, może z takim patogenem, czyli wykryją, że jest bakteria, żeby szybciutko zabrać nogi za pas i udać się do najbliższego węzła limfatycznego i poinformować przebywające tam limfocyty o tym, jaki to rodzaj zagrożenia ma miejsce w tej chwili w naszym organizmie. No dobrze, myślę, że teraz, kiedy znamy już troszeczkę lepiej komórki, o których będziemy rozmawiać, możemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób wygląda fagocytoza i jakie etapy tej fagocytozy mamy. Tutaj widzisz neutrofila który pochłania bakterie, bakterie wąglika konkretnie. Jak widzisz, wsuwa po prostu całą tę bakterię do swojego wnętrza, do środka. Przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda w poszczególnych etapach. Ja nie narysuję takiego neutrofila, który ma taki kształt jak tu, tylko powiedzmy, że o jakąś taką okrągłą komórkę, tutaj damy jądro komórkowe, żebyśmy zawsze pamiętali, że jądro komórkowe jest. Innych organeli już tutaj nie rysuję, ale narysuję, o tutaj w postaci takich kropeczek te ziarnistości, które na przykład neutrofil posiada a w których jak już wiesz są enzymy mające za zadanie potem doprowadzić do rozłożenia tego co na przykład neutrofil czy jakiś inny makrofag będzie tutaj sobie wchłaniał. No dobra, to tutaj będziemy mieli czynnik patogenny, o powiedzmy, że jest to jakaś bakteria. W momencie, kiedy Nasz fagocyt rozpoznaje za pomocą jakiegoś receptora, który ma na swojej powierzchni. Powiedzmy, że on jakoś tak będzie wyglądał. Białko, które znajduje się na powierzchni błony tej bakterii, dlatego że on jakoś tę bakterię musi rozpoznać. No a może ją rozpoznać właśnie w taki sposób na zasadzie zamka i klucza. To znaczy, jeżeli ma receptor, który pozwala mu na rozpoznanie tej bakterii, to wtedy on. W następnym etapie, już narysuję go trochę w bardziej uproszczonej formie, bez jądra i bez tych ziarnistości. W następnym etapie z taką bakterią będzie się łączył i zacznie ją po prostu pochłaniać. Nie zapomnijmy, że tutaj o, musi być jakieś połączenie, które będzie świadczyło o tym, że doszło do rozpoznania tej konkretnej bakterii jako czynnika potencjalnie patogennego. No, i w kolejnych etapach, tutaj może on rysujemy strzałkę, że to się dzieje jedno po drugim. W kolejnych etapach on będzie tę bakterię wchłaniał coraz bardziej i bardziej będzie swoją cytoplazmę zawijał po prostu dookoła niej, aż w końcu dojdziemy do takiego etapu, kiedy on ją całkowicie wchłonie do swojej cytoplazmy i zamknie w takim pęcherzyku. Ciach i tutaj bakteria. Proszę bardzo. No, ale to jest, jeszcze nie jest koniec historii, bo żeby tę bakterię, czy cokolwiek by to nie było skutecznie unieszkodliwić, to tutaj muszą właśnie wejść do działania wcześniej wspomniane pęcherzyki, w których zawarte są substancje żrące. Takie pęcherzyki, o, tutaj narysujemy ten pęcherzyk, w którym znajduje się bakteria, proszę bardzo. Takie pęcherzyki, zaznaczone tutaj będzie przeze mnie na zielono taki pęcherzyk, Wypuszczają swoją zawartość, też ją zaznaczymy na zielono, tutaj do środka, do takiego pęcherzyka, w którym znajduje się ten patogen, czy też potencjalny patogen, i doprowadzają do tego, że zostaje on po prostu rozłożony na bardzo drobne kawałeczki. I te drobne kawałeczki, zazwyczaj. Nie zostają tylko wyrzucone na zewnątrz komórki, chociaż tak również może się stać, ale to, co jest najważniejsze w aktywacji swoistego układu odpornościowego czyli tego, który atakuje bardzo konkretne patogeny to to, że komórka, która już przetrawi taki patogen, zaprezentuje go na swojej powierzchni po to, żeby limfocyty te mogły go rozpoznać. Jak to się dzieje, przyjrzymy się w szczegółach za chwilę, ale najpierw dokończmy tutaj nasze rysowanie. Tak więc, jak już wszystko jest pocięte tutaj na drobne kawałeczki, to dochodzimy do takiego etapu, w którym ten o nasz fagocyt kawałeczek tegoż co pociął, czyli tego patogenu, będzie prezentował na swojej błonie komórkowej. O że tutaj mu będzie wystawał. To oczywiście nie jest tak zawieszone w błonie komórkowej. Są specjalne białka, które się tym zajmują. Za chwilę je sobie obejrzymy i przyjrzymy się temu, jak działają. I teraz, jak on ma. Na swojej powierzchni coś takiego, to tak jakby sporządził portret pamięciowy tego drobnoustroju, który zaatakował nasz organizm. Ma go sobie na zewnątrz i mówi do limfocytów, które znajdują się w naszym organizmie i które zajmują się atakowaniem bardzo konkretnych czynników patogennych. Hej, zobaczcie, taki tutaj wniknął do naszego organizmu. Może jest wśród was ktoś, kto ma na niego bardzo specyficzny sposób, aby go pokonać. I doprowadzić do bezpieczeństwa w naszym organizmie. To jest bardzo ważna funkcja wszystkich fagocytów, które biorą udział w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. Nie tylko to, że doprowadzają do unieszkodliwienia patogenów poprzez to, że je wchłaniają i po prostu unieszkodliwiają, bo je rozkładają do zera, ale także, że informują pozostałe komórki układu odpornościowego o tym, jakiego rodzaju. To jest zagrożenie, jakiego rodzaju to jest patogen, i dzięki temu może być aktywowany specyficzny układ odpornościowy, który wymierzy swoją odpowiedź bardzo specyficzną, a dzięki temu dużo bardziej skuteczną, właśnie wobec tego konkretnego drobnoustroju, czy wobec tego konkretnego patogenu, który do naszego organizmu wniknął. No to jak to jest takie super ważne, to teraz może przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób to przebiega i jakie białka pozwalają. Właśnie na realizowanie naszemu organizmowi tych zadań. Białka, o, mu, o których mówię, wchodzą w skład takiego kompleksu, który nazywany jest głównym układem zgodności tkankowej. Ta nazwa jest historyczna, dlatego że nadano ją temu właśnie kompleksowi białkowemu kompleksowi, czyli że kilka białek tam wchodzi w skład tego nie tylko jedno jedyne, tylko kilka różnych. W każdym razie te nazwę nadano temu kompleksowi białkowemu historycznie dlatego że odkryto, że jest to kompleks białkowy, który ma bardzo duży udział w tym, że odrzucane są przeszczepy, które stosowane są w medycynie, jak wiesz, niezwykle często. Teraz już wiemy, że musi być tak zwana zgodność tkankowa między dawcą a biorcą i ta zgodność Skankowa, to jest potrzebna nam właśnie po to, żeby odróżnić, kto jest obcy, a kto jest swój. Mamy dwa rodzaje tych kompleksów białkowych. One z języka angielskiego nazywane są skrótami MHC i mamy, jak już wspomniałam, dwa rodzaje kompleksów kompleks MHC1 i kompleks MHC2. Ten drugi jest znacznie bardziej specjalistyczny i Mimo, że tak naprawdę każda komórka w określonych warunkach ma możliwość produkowania takich kompleksów białkowych na swojej błonie komórkowej, to w większości przypadków charakterystyczne one są właśnie dla komórek układu odpornościowego. Ale kompleks MHC1 ma na swojej błonie komórkowej każda komórka w naszym organizmie, która posiada jądro, czyli znowuż wyjątkiem tutaj będą erytrocyty jądra pozbawione. Tutaj na tych rysunkach, ten rejon, który widzisz tu, o, to jest błona komórkowa, czyli można sobie wyobrazić, że tutaj, o, tam dalej, dalej, dalej jest właśnie, jest właśnie komórka, tak, ze wszystkimi organelami i tak dalej, a tutaj mamy błonę komórkową składającą się, jak pewnie pamiętasz, z lipidów i zakotwiczone w tej błonie białka i to są właśnie jedne z tych białek, które są w błonie zakotwiczone, o. To jest takie zakotwiczenie. Tutaj powinnam narysować, że to tak wygląda. O! No dobrze. W każdym razie, wracając do tego, że kompleksy MHC1 są w każdej komórce, no to można by się zastanawiać po co? Właśnie po to, żeby komórki, które sprawdzają, czy do naszego organizmu nie ma jakichś wnikniętych, niebezpiecznych spraw, albo czy, czy komórki naszego organizmu nie przeszły na złą stronę mocy, do takich komórek należą właśnie wcześniej wspomniane komórki NK naturalni zabójcy. Więc trzeba się po prostu zaprezentować za pomocą przepustki. Jeżeli ma się taki kompleks, to w tym kompleksie, w momencie, kiedy z komórką dzieje się coś nie tak, np. zostaje zainfekowana przez wirusa, zostanie zaprezentowany antygen, który natychmiast poinformuje komórki układu odpornościowego, że taka komórka właśnie została zainfekowana i tak naprawdę nadaje się do natychmiastowej eliminacji. W takim przypadku komórki naszego organizmu są poświęcane i po prostu uśmiercane. Przez odpowiednie limfocyty, właśnie między innymi przez tak zwanych naturalnych zabójców. No i dwie sprawy wymagają tutaj wyjaśnienia. Po pierwsze, co to jest ten cały antygen, a po drugie, co się dzieje w momencie, kiedy w komórce nie ma wirusa i wtedy, kiedy komórka jest zupełnie zdrowa, nie jest ani komórką nowotworową, ani nic innego takiego złego się z nią nie dzieje. Może zacznijmy od odpowiedzi na to drugie pytanie. Otóż w naszej komórce, każdej komórce naszego ciała, jak już coś jest niepotrzebne, zużyte albo stare, albo po prostu już dłużej, nie jest wykorzystywane, w szczególności białka, to rozkładane jest na bardzo malutkie części i w ten sposób wydalane z komórki. I takie malutkie części białek prezentowane są właśnie tutaj, w tej szczelinie. Białek MHC, ale jeżeli one pochodzą od naszych własnych białek, to te komórki układu odpornościowego, które patrolują, czy tutaj wszystko jest w porządku, rozpoznają właśnie to, co jest prezentowane w tej szczelinie jako nasze własne. Natomiast jeżeli to będzie pochodziło, miało jakiś nieznany skład, nieznaną sekwencję aminokwasową, wtedy, kiedy mówimy o białkach, to po prostu taka komórka zostanie zaatakowana. No i antygen to jest właśnie taka mał, taki mały kawałek, może być na przykład małym kawałkiem białka, składającym się naprawdę z kilku, najwyżej kilkunastu aminokwasów. Antygen to jest każdy rodzaj cząsteczki, który jest w stanie wzbudzić odpowiedź immunologiczną naszego organizmu. I popatrz, tym się to różni od patogenu, że patogen to po pierwsze może być np. cała komórka bakteryjna, powiedzmy, a po drugie patogen jest z definicji czymś dla naszego organizmu groźnym, jakimś czynnikiem chorobotwórczym, który, który może powodować, że coś złego się naszemu organizmowi stanie. A antygen który wywołuje odpowiedź immunologiczną, wcale nie musi być groźny. Tak jak z tymi pyłkami traw czy drzew, o których mówiliśmy wcześniej. One mogą mieć takie białka, które rozłożone na małe kawałeczki przez komórki naszego układu odpornościowego będą wywoływały odpowiedź immunologiczną, mimo że same w sobie nie są groźne. Czyli antygen, napiszmy tutaj sobie antygen. Numer jeden. Nie ma nic wspólnego z genem. Bo najczęściej jest to właśnie fragment jakiegoś białka. Numer dwa, wcale nie musi być szkodliwy sam w sobie, tylko po prostu posiada zdolność do tego, żeby wywołana została odpowiedź immunologiczna właśnie w odpowiedzi na tenże antygen. No dobrze, w porządku. Wiemy już, że kompleksy MHC1 to ma każda komórka, i że tutaj na zasadzie paszportu musi zaprezentować, czy wyrzuca z siebie rozłożone w drobny mak kawałki swoich własnych białek, czy może kawałki białek wirusa albo takich białek, które zaczną powstawać w dużej liczbie wtedy, kiedy ona zacznie transformować się w komórkę nowotworową. Natomiast kompleksy MHC2 są obecne w przeważającej mierze, jak już wiesz, na komórkach układu odpornościowego, mogą one pomieścić troszeczkę większe antygeny tutaj, o. I różnica jest taka, że w momencie, kiedy limfocyt rozpozna, że tutaj jest antygen pochodzący od jakiegoś patogenu, czyli powiedzmy już od tej bakterii, na którą uwzięliśmy się od początku tego filmu, to nie zacznie być eliminowana ta komórka, na której powierzchni to jest prezentowane. W tym przypadku komórka nie zostanie zabita, nie zostanie wyeliminowana, ale limfocyt, który zorientuje się, jaki rodzaj zagrożenia tutaj mamy, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, wprawi w ruch całą kaskadę reakcji, które doprowadzą do aktywacji następnych limfocytów, które będą w stanie zaatakować. Ten konkretny rodzaj patogenu, który zainfekował nasz organizm. Tak więc wiemy już, czym są białka MHC. Wiemy, że są super istotne nie tylko jeżeli chodzi właśnie o odpowiedź immunologiczną na takie sprawy, jak bakterie, wirusy, pasożyty, czy wszystko, co wtargnie do nas z zewnątrz. Wiemy, że mają też znaczenie, kiedy z naszymi komórkami zaczyna się dziać coś nie tak, na przykład wtedy, kiedy zaczynają ulegać transformacji nowotworowej i wiemy, że. Fagocytoza, która ma miejsce w przebiegu pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, jest ważna nie tylko dlatego, że pozwala nam się pozbyć czynników szkodliwych z naszego organizmu, ale także dlatego, że prezentowane są potem na powierzchni fagocytów antygeny czyli cząsteczki zdolne do tego, żeby wywoływać specyficzną odpowiedź immunologiczną naszego organizmu. Do usłyszenia następnym razem.